po tym zwycięstwie 9-1 nad Polonią Bytom pewnie sami rwiecie się do gry, bo forma, którą zaprezentowaliście w tym ostatnim meczu, rzeczywiście mistrzowska. No na pewno, no teraz mieliśmy troszeczkę przerwy, przerwa na kadrę, którą wykorzystaliśmy na odpoczynek, na regenerację, ale także na naładowanie akumulatorów, ostro potrenowaliśmy. Czekamy na chłopaków z kadry, aż przyjadą, żeby to poukładać i teraz już wchodzimy na normalne tory, zaczynamy dalej ligę. Już nie myślimy o tym, co było przedtem, aczkolwiek wiadomo, takie zwycięstwo buduje dobrą atmosferę, także wyciągamy z tego meczu to, co było najlepsze i zaczynamy od piątku dalszą walkę o punkty. To zwycięstwo było też o tyle ważne, że odniesione chwilę po tym, jak no te poprzednie mecze nie przynosiły korzystnych wyników, dla Was to było takie obudzenie po tych dwóch wyjazdowych niepowodzeniach? Znaczy na pewno, no, nie robiliśmy z tego tragedii, ponieważ każdy sobie zdaje sprawę, że jesteśmy bardzo długo na lodzie i gdzieś jakiś kryzys zawsze musi przyjść. Wystąpiła jakaś niemoc strzelecka, która spowodowała, że na wyjeździe nie strzeliliśmy na tyle dużej ilości bramek, żeby myśleć o zwycięstwie w tych meczach. Znaczy, kiedy się nie załamywaliśmy, wiedzieliśmy, że to się musi odwrócić i się maksymalnie skoncentrowaliśmy na ten mecz piątkowy, żeby przed przerwą wywieźć 3 punkty i żeby mieć ten spokojny czas na to, żeby sobie to poukładać i przygotować do następnych meczów po przerwie. Ty w ostatnich spotkaniach można powiedzieć, że imponujesz formą, bo punktujesz tak często jak rzadko kiedy. Jesteś zadowolony ze swojej formy? Czy na pewno, no wiadomo, że to cieszy. Nie jestem zawodnikiem, który robi dużo punktów, więc każdy punkt, każda asysta, strzelona bramka daje mi dużo radości, ale najważniejsze jest to, żeby te punkty przynosiły efekt w postaci punktów za wygrany mecz dla drużyny i myślę, że każdy z chłopaków do tego samego dąży. W piątek mecz z Orlikiem Opole to chyba nigdy nie jest wygodny rywal. No na pewno, ale no, tak jak pokazała już pierwsza runda i kolejne, praktycznie no, nie ma przeciwnika, którego można by było zlekceważyć. Każdy mecz jest inny, w każdym meczu trzeba się maksymalnie skoncentrować i tak też podejdziemy do tego meczu, żeby od tego pierwszego meczu po przerwie zaprezentować wysoką formę i odnieść już pierwsze zwycięstwo i później kolejne i kolejne. Ty już koncentrujesz się, żeby zatrzymać Cichego Szczechurę? Znaczy, myślę, że jeszcze nie tak personalnie albo typowo do tego meczu. Po prostu mamy teraz w tym tygodniu troszeczkę już inny charakter pracy. Będzie cała drużyna, a na pewno poukładamy to taktycznie, a już takie typowo koncentracja konkretnie na przeciwnika to myślę, że już krótko przed meczem, nie teraz, bo teraz jeszcze jest za wcześnie, żeby zaprzątać sobie głowę tutaj jakimś koncentracją na konkretnego przeciwnika, czy zawodnika, czy bramkarza. To jeszcze zapytam, stęskniliście się za tą ligą? No na pewno taka przerwa dobrze robi i każdy będzie czuł teraz już troszeczkę głód meczu i myślę, że każdy wyjdzie pozytywnie nastawiony i pełen optymizmu i chęci do walki i do gry.